Wyniki, wywiady, relacje na żywo z najciekawszych spotkań z regionu. Piłka Podkarpacka. Kontakt e-mail marketing@podkarpacki.pl. Szukaj nas na platformie YouTube i subskrybuj kanał już dzisiaj. Piłka Podkarpacka. Z miłości do futbolu. Przerwa w meczu finałowym Pucharu Wojewódzkiego Pucharu Polski pomiędzy Karpatami Krosnostalą Stalowa Wola 1-0. Naszym gościem dzisiaj wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale jednak też prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Mieczysław Golba. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam również. Panie prezesie, jak się podoba pierwsza połowa? No tutaj spore wątpliwości mają kibice, którzy nie zgadzają się z decyzją sędziego. Jest 1-0 dla zespołu ze Stalowej Woli. Jak to wygląda z perspektywy trybun? No można powiedzieć, że mecz jest bardzo wyrównany. Akcji są jak na jedną bramkę, tak na drugą. Każdy centymetr walka w każdym miejscu, na każdym, można powiedzieć, odcinku płyty. Widać, że drużyny chcą zwyciężyć, drużyny chcą, walczą mocno, bo stawka wysoka, więc trudno się dziwić. Więc tylko po prostu no, podziwiać ich zaangażowanie, ich ambicje, ich serce tutaj wkładane. Mecz jest, jeszcze raz powiem, wyrównany. Natomiast ta strzelona bramka, no trudno powiedzieć. No, jedni mówią, że spalony duży i tak dalej. No to trzeba zawsze wrócić do momentu, kiedy był moment podania piłki, prawda, i tak dalej. To już wtedy można by było patrzeć. Ale myślę, że są i kamery, powtórki, można to sprawdzić, jeszcze zweryfikować. Ale jestem przekonany, że sędziowie, myślę, że na pewno nie mają jakiegoś interesu, żeby, prawda, wypaczyć wynik, czy, broń Boże, puścić sytuację, żeby tutaj, prawda, doszło do jakiegoś, prawda, no, wyniku niezgodnego z tym, co się dzieje na płycie. Więc jestem przekonany, że na pewno mecz jest ogólnie rzecz biorąc, mogę powiedzieć, wyrównany, akcje są z jednej i z drugiej strony. Tylko kwestia po prostu, co będzie w drugiej połowie, to zobaczymy za chwilę. Panie prezesie, o drużynach z Podkarpacia coraz głośniej na tym szczeblu centralnym, w ekstraklasie, pierwszej lidze, to musi cieszyć, a ten Puchar Polski to również taka przepustka do tego wielkiego grania. O, to prawda, dzisiaj w Polsce nam zazdroszczą inne województwa, inne związki wojewódzkie, że tak u nas świetnie idzie od tych niespełna kilku lat, bo i w ekstraklasie mamy Stale Mielec, mamy w Rysowie, która jest już no, świetnie się zaklimatyzowała w pierwszej lidze, no i teraz Stale Rzeszów awansowała pięknie. Nie tak dawno byłem też na debiucie, prawda, tutaj można powiedzieć już awans te również do drugiej ligi Siarki Tarnobrzeg. No to serce się raduje, że tak mamy, po prostu po latach wracamy na szczebel centralny w rozgrywkach. Wspaniałe kluby, wspaniali zawodnicy, trenerzy, działacze. To cieszy, że się piłka podkarpacka rozwija. Nie tak dawno, prawda, no, nasz Beniaminek z Krosna, tutaj, prawda, dziewczynki, złoty medal. No i trzecie miejsce, prawda, u 15, tyle co weszli, prawda, a już mają sukces. Także tylko się cieszyć. No, Krosno, krośnieńska piłka, podkarpacka piłka się rozwija. Cieszymy się bardzo z tego powodu. I tylko mówię, tylko im dużo jeszcze trzeba jak gdyby tutaj popracować nad tymi niższymi jak gdyby ligami, bo też liczymy na to, że tutaj też są talenty, tutaj też są jak gdyby można powiedzieć no fajni chłopcy, gdzie mogą pokazać swój kunszt, no ale też nie jest to tak łatwo, jakby się wydawało. Puchar Polski to prestiż, to splendor, ale także zastrzyk finansowy, który jest bardzo potrzebny na każdym szczeblu rozgrywkowym. Tak, to prawda, kwota jest dość poważna i dlatego te emocje są też przy tym, no i ta mocna, bym powiedział, rywalizacja o każdy centymetr boiska płyty i to właśnie widzimy dzisiaj, no ale o to chodzi, żeby było o co grać, prawda, w tym pucharze. Jeżeli pamiętam, przed kilkoma laty, prawda, no mieli wcześniej 10 tysięcy za pierwsze miejsce i tak dalej. No dzisiaj jest to wiele, wiele wyższa kwota, ale to też jak gdyby daje mobilizację, no jest o co grać po prostu, tak? Także no fajnie, że tak jest, no pewnie w niedługim czasie może i zwiększymy, zobaczymy, no także tylko, prawda, się cieszy z tego, że są też i dodatkowe środki, jak gdyby na to, że możemy, prawda, tutaj w finale je utrzymać. Kończąc, tak na pańskie oko, w drugiej połowie możemy spodziewać się równie wielu emocji, czy też Stalowa nie pozwoli sobie wyrwać tego zwycięstwa? No myślę, że tak, no mecz jest wyrównany, wszystko się może wydarzyć w drugiej połowie, tak jak wspomniałem, akcje były na jedną bramkę, akcje na drugą bramkę, świetne widowisko, fajna gra, więc trudno powiedzieć, no to kwestia też i doświadczenia, ale widzę, że i Karpaty świetnie doświadczone sobie radzą, świetnie w ataku i tutaj w obronie i tak dalej, no pary był przy. Podobnie z drugiej strony, także no tutaj jest wszystko w grze, piłka jest w grze, jeszcze 45 minut, może być różny wynik, może być na przykład 7-1, może być na przykład 1-1, kto to wie, nikt nie wie, tak, albo odwrotnie, no czekamy, my kibizujemy, my wręczymy to, co tam blisko byśmy chcieli, było, prawda, jak najlepiej, fajnie, żeby podziwiać i bramki, tylko bo kibice przychodzą po to, nie, więc w związku z tym zobaczymy, jaka będzie druga połowa, liczę, że będzie fajna. Bardzo gorąco dziękujemy w takim razie za to, że był Pan razem z nami w studiu. Życzymy wielu sportowych emocji jeszcze w tej drugiej połowie tych 45 minutach Pucharu Polski. Oby były.
Dziękuję bardzo, dziękuję również, pozdrawiam, dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Drodzy Państwo, za momencik kolejny gość naszego studia meczowego. Wyniki, wywiady, relacje na żywo z najciekawszych spotkań z regionu. Piłka podkarpacka. Kontakt e-mail marketing@podkarpacki.pl. Szukaj nas na platformie YouTube i subskrybuj kanał już dzisiaj. Piłka podkarpacka. Z miłości do futbolu.